Cześć! Cześć! Witamy Was w Bajecznych Smakach. Dzisiaj zapraszamy Was na bardzo prosty przepis, sprawdzony. Beszamel, który ja nazywam. Beszamel, który zawsze się udaje, bo on się naprawdę zawsze udaje. Jest bardzo prosty, podstawowy, z kilku składników. Masło, mąka, mleko, sól, pieprz do smaku. Troszeczkę mieszania ręcznego w czasie podgrzewania tego sosu. I wychodzi bardzo pyszny sos. A ja jeszcze dodam, że bardzo ciężko powstrzymać się, żeby połowy sosu nie wyjeść w trakcie gotowania. A to prawda. Ja mam z tym straszny problem. Ale w ogóle ja lubię, wiesz, przyjemnie się go miesza. Lubię sobie tak stać, pomieszać, pomyśleć o czymś, odprężyć się. Także zapraszamy, odprężcie się i zapraszamy z nami. Z sosem beszamelowym. Na początek do garnka wrzucam masło i mąkę. Teraz będę to podgrzewać na niewielkim ogniu, aż te składniki dokładnie się wymieszają. Aż masło się rozpuści. Masło już całkowicie się rozpuściło i wymieszałam je z mąką. Teraz powinno tak minutkę, dwie pogotować się. Puszczę bąbelki i tak powinno bąbelkować przez minutę, dwie, aż zacznie lekko skwierczyć. Zasmażka z mąki i masła jest już podsmażona. Teraz dolewam mleko. Dolewam mleko po trochu, żeby mi łatwiej było rozmieszać. Zaraz po dodaniu mleka i dokładnym wymieszaniu go z zasmażką dodaję przyprawy, póki jeszcze ten sos jest rzadki i łatwiej mi się wymiesza to wszystko. Pół łyżeczki soli i trochę pieprzu. Beszamel jest już dosyć gęsty. Jeżeli będziecie nim polewać na przykład warzywa ugotowane na parze, to można go jeszcze bardziej zagęścić, ale ponieważ ja go dzisiaj będę używała jeszcze do... będę go piekła w lasagni, to on mi jeszcze zgęstnieje, więc już na tym etapie w zupełności mi wystarczy taka jego gęstość. I to tyle, jeśli chodzi o sam beszamel. Mam nadzieję, że też przekonaliście się, oglądając ten film, że jest to sprawa naprawdę prosta. A warto taki przepis znać, bo beszamelu można użyć naprawdę na wiele okazji, do wielu potraw, z różnymi makaronami, z zapiekankami, do polewania jako sos, do jakiegoś dania, głównie do warzyw, ale może być też do ryby. Można do niego dodać gałkę muszkatołową albo jakąkolwiek inną przyprawę, która nam akurat pasuje do całego dania.